Minęło już trochę czasu od naszego ostatniego materiału z powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Dlatego zawitaliśmy tam ponownie, aby dowiedzieć się, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie i jaką książkę warto wybrać na jesienny wieczór. Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej. Wspólnie y, utrzymywanej z miastem biblioteki. Naprawdę warto. Sporo nowości, a czas pandemii, niestety zamknięcia wielu ośrodków kultury, powinien nas skłonić do korzystania właśnie z tej placówki. Panie pomogą. Od 1 lipca już można poruszać się pomiędzy regałami. Bardzo bogate zbiory, audioteka, szereg lektur od najmłodszych do najstarszych. Kiedy musimy często przebywać w domu, no bo nie mamy gdzie wyjść. Książka niech będzie naszym przyjacielem. Biblioteka zajmuje się nie tylko wypożyczaniem książek, organizuje też ciekawe wydarzenia kulturalne, a tych w najbliższym czasie szykuje się całkiem sporo. Chętnie bierzemy udział w różnych akcjach, projektach, programach oraz imprezach czytelniczych. Już 25 września planujemy detektywistyczną grę miejską pod nazwą Na Tropach Pruszczańskich Zabytków. 20 października będziemy gościli pisarza i osobiście. Sekretarza noblistki Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka. 9 października natomiast zapraszamy dzieci na noc. W bibliotece. To jest taka ogólnopolska akcja, już któryś raz z kolei bierzemy w niej udział. Na dzieci będą czekały tutaj w bibliotece różne atrakcje. A co polecamy przeczytać na jesienne wieczory? Przy kubku herbaty, fragment brulionu malwiny Ferenc przeczyta nasza redakcyjna koleżanka Karolina Białkę. Mam dwie w pełni sprawne ręce, mam dwie w pełni sprawne nogi. Mogę sam korzystać z toalety, siedzieć, wstawać, samodzielnie jem, zupełnie nieźle się poruszam. Mój mózg funkcjonuje bez zarzutu. Działa pamięć i mogę pisać. To takie oczywiste sprawy, na które normalnie nie zwraca się uwagi, a docenia się je dopiero w przypadku rozległej awarii organizmu. Pamiętam wszystko sprzed wypadku, no może z małą przerwą. Pamiętam, co było dalej. W czarnej dziurze pozostaje jedynie samo zdarzenie i kilka kolejnych dni, kiedy byłem nieprzytomny. Teraz jest październik, ja siedzę nad brulionem w moim mieszkaniu na Mikaelisztrasse. Niedawno przyszła Ingrid. Zaglądają tu na zmianę z Adelą, choć Adela częściej. Mówię im, że mogę już sam chodzić, a kula, którą dostałem w szpitalu, świetnie się spisuje. Ale w ogóle nie chcą o tym słyszeć, zwłaszcza Adela. Poczciwa Adela rozpieszcza mnie tak, jakby to było celem jej życia. Szanowni Państwo, tym razem Malwina Ferenc, Brulion, na jesienne popołudnia, jesienne wieczory. Fajna historia, miasto, którego już nie ma, czyli Breslau sprzed II wojny światowej. Bardzo, bardzo warto. Oczywiście propozycji na jesienne wieczory jest zdecydowanie więcej, dlatego zapraszamy do odwiedzenia biblioteki osobiście. Tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. polecamy również zobaczyć niebo w gębie czyli 16 konkurs kulinarny powiatu gdańskiego oraz dożynki w gminie Cedry Wielkie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.